Dobra, moi drodzy, o, ja jeszcze tylko na szybko tak się dogrywam, bo no mówię już, zaraz muszę w zasadzie wychodzić, bo jest trzecia 15. Chciałem tylko powiedzieć, a raczej tylko was poinformować, że dziś jest ten dzień, nadszedł ten dzień, czyli 26 luty. Jest godzina 3.16 w Anglii, w Polsce 4.16, więc pewnie śpicie o tej porze. Lecimy, słuchajcie, z Łukaszem do Polski. Jestem mega podjaran naprawdę tym wyjazdem. Na początku lecimy z Luton, czyli z Londynu do Berlina. Później z Berlina busem do Szczecina. Później ze Szczecina do Krakowa, z Krakowa do Katowic. Z Katowic do Szczecina i ze Szczecina z powrotem do Anglii. Ale dobra, czekajcie, bo się już za daleko, że tak powiem, rozjechałem. Na początku plan jest taki, abyśmy dojechali do Berlina, więc pakujemy walizę i jedziemy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już spakowani, także wszystko jest spoko, tylko jest jeden minus, słuchajcie. Jest jeden minus. Mój tata mi prał buty, bo po prostu go o to poprosiłem, bo on ma naprawdę dobrą pralkę. I sprawa wygląda tak, że on będzie dopiero u mnie za 10 minut. Ale z racji tego, że troszkę mało czasu zostało i nie ukrywam, że już jest 3.35, Łukasz przed chwilą do mnie dzwonił, że już dojechał busem, to powiedziałem, że dobra, to sobie pójdę do auta, nie? Ale jest minus, bo no zobaczcie sami. Jestem w skarpetach, także mam nadzieję, że jakoś dojdę do auta w skarpetach. Zrobimy taką akcję, że w skarpetach pójdziemy do auta i tyle. Nic nie jest oświetlone. Szok. Strasznie zimno, nie? Strasznie zimno. Spakowana waliza. No i dobra, lecimy. Podejrzewam. Hej. Dobra, sorry. Jesteśmy już na lotnisku razem z Łukaszem. Siema Łukasz. Dolecieliśmy i teraz lecimy prosto się odprawiać. Podróż była spokojna, nie ukrywam. Podróż była spokojna, fajnie się jechało, spokojnie, nie spóźniliśmy się jak ostatnio. Mam nadzieję, że teraz też wszystko pójdzie bez problemów. No i co? Dobra, to się samolot spóźnił, nie my. No właśnie, to wtedy to się samolot spóźnił. Ale nie, lecimy się odprawiać i widzimy się później. Czorcik, co? Jak odprawa? Dur. Co? Znowu wykryli narkotyki. Znowu wykryli? Nie, ogólnie już jesteśmy po odprawie. Teraz mamy tak naprawdę czas wolny dla siebie. Teraz będziemy tylko po prostu czekać na informacje o bramkach. Słuchajcie, jesteśmy już po odprawie. Jest naprawdę fantastycznie. No oczywiście standardowo jak ostatnimi czasami mnie i Czorta zatrzymali. No dlaczego? Ja zapomniałem wsiąść zegarka, a Czorta, no standardowo, no Czort to Czort, tak? No Łukasz to Łukasz, no, no go zawsze zatrzymują. On jest po prostu podejrzany. Ale ogólnie... Przymyśli za każdym razem. Ale ogólnie nie, ogólnie wszystko spoko. Cała odprawa przyszła spoko. Poszliśmy później na małe zakupki, ja sobie kupiłem jeszcze perfum, bo mi się skończyły. No i teraz tylko czekamy, aż będzie informacja o bramkach i tyle, nie? Dlatego no... Fajnie, no. Fajnie. No, jak na razie podróż się zapowiada zajebiście. Moi drodzy, przed chwilą nie uwierzycie. Ogólnie spytaliśmy się takiego pana, czy mogliśmy usiąść obok niego. I ogólnie powiedział nam, że spoko i tak dalej, tylko że my w języku angielskim na początku rozmawialiśmy. No i później co się okazało? Że to jest, słuchajcie, Polak. I my sobie tak nagrywamy tam vloga, Czort mnie nagrywa, zresztą chyba przed chwilą mogliście zauważyć. I tego. I on nagle, to tam w YouTube'a się bawicie, nie? A my takie oczy, nie wiemy w ogóle o co chodzi. Ale tego, ale nie, naprawdę miła osobka, pozytywna i pozdrawiamy. Jeżeli oglądasz to, to pozdrawiamy, bo tam podaliśmy ci pod koniec nazwę kanału, to pozdrawiamy oczywiście. I nie, naprawdę, fajna w ogóle taka przygoda, bo mówię, jeszcze nigdy takiego czegoś w życiu nie miałem, nie? Nagrywa się. Siema, Czorcik. Siema. He. Dobra, trzeba paszport mam, to mam, wszystko jest. Dobra, wiadomo o co chodzi.
Moi drodzy, właśnie jesteśmy już z Łukaszem w samolocie. Ogólnie mamy dla was taką informację do powiedzenia, że samolot jest pusty. Szczerze można powiedzieć, że samolot jest dosłownie pusty. Zresztą mogę chwilę pokazać kawałek, zobaczcie. Jest pusty, co mówicie? Dla nas, szczerze mówiąc, słuchajcie, bo mi to słońce świeci. Dla nas tak naprawdę to jest na plus, bo no, samolot jest pusty, więc jest czysto teoretycznie więcej miejsca. My mieliśmy obok takiej babci, że tak powiem, miejsce, ale powiedzieliśmy, kurde, że tam było za ciasno i postanowiliśmy, że to zmienimy i jesteśmy teraz no, obok tej właśnie pustej miejsca. Także no cóż, lecimy samolotem i tyle. Właśnie wylądowaliśmy, już przeszliśmy przez granicę i tak dalej, przez te bramki. O dziwo nie spóźnieni. Teraz, no właśnie, o dziwo nie spóźnieni. Teraz aktualnie lecimy do busa, prosto do busa, ponieważ no już tam daleko widzę, że na nas czeka. Teraz prosta droga czeka do nas, do Szczecina. Naprawdę podróż się zajebiście odbyła. W samolocie, tak jak mówiłem wcześniej, było strasznie dużo miejsca, przez co mogliśmy trochę pospać, trochę się pośmieć i tak dalej. Było mega dużo frajdy. Także teraz lecimy do busa i później... Zobaczymy co dalej. Siedzę do tyłu. Tydzień się nie widzieliśmy, kurde. 55 stąd jedzie. Skąd stąd? Z podwórca. 75 i on tam podjedzie, jedzie koło Netto Areny. Tam by musiał iść. Ale gdzie jest przystanek? Tam, z podwórca. Aha, no dobra, to ja mu powiem. Przy samym dworcu. Chodź w ogóle, śmiało. Bo tam podobno tłok jest teraz duży, dzień dobry, nie? Dzień dobry. Tam podobno tłok jest duży. Ale dziadek mówi, że tam przystanek jest naprzeciwko dworca 75. I on wprost jedzie na ten, nie? Także jak coś to... Tak, jak się jeszcze będziemy... Dobra, to trzymaj się. Do zobaczenia, nie? No, okej. Dobra. Bluzę możesz, właśnie chciałem powiedzieć. Rzecz jak rzecz. Dzięki bardzo. Separat. Witaj. Co tu robisz?